Hej, ja jestem Sarcho, to przed wami kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Far Cry Primal. Ruszamy w tym momencie na kolejną misję fabularną. Mianowicie musimy tutaj udać się w to miejsce, gdzie znajdziemy wilczą norę i mamy poskromić białego wilka, aby nas wspomógł w walce, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Po drodze tutaj widzę, że pojawiła się kolejna taka dodatkowa misja, trzeba zabić najeźdźców i uratować schwytanych Winch'a, więc za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To prawdopodobnie nie zajmie nam zbyt wiele czasu, chociaż tam są na samym dole, więc może być problem, żeby tam się w ogóle dostać tędy. Ale jakbyśmy spróbowali tutaj przejść, no to powinno się udać. Przy okazji chciałbym to sobie zrobić, skoro już tutaj jesteśmy, a widzę, że atakują tutaj akurat. To jest najlepszy moment, żeby teraz właśnie pomóc tutaj naszym. Proszę bardzo, trafiony. Ten kurczę z włóczni próbował. I to by było chyba tyle. Mamy tutaj uwięzioną osobę, za chwilę go uratujemy. Zabij wszystkich strażników, zanim uwolnisz Winch'a. No ale zabiłem wszystkich, nikogo tutaj już innego nie ma. Kurde. To jak zwykle musi być jakiś problem. Nie mam pojęcia, gdzie tutaj mogą być teraz jeszcze jacyś przeciwnicy. Tamci to są nasi? Nie, to są przeciwnicy, okej. No dobra, zobaczymy, czy to o tych chodzi akurat. Czy jeszcze kogoś innego mam tutaj zlikwidować? Tego tutaj to ja przeszukam od razu. Jest tu jeszcze jeden? Tu jest, Boże, jak się ukrył. Dobra. W kłopocie. No i teraz, uwolnij pozostałych Winch'a, okej. No to nie sądziłem, że aż tak daleko będziemy musieli się zapuszczać od tego więźnia, żeby właśnie go uratować. Ale to było najwyraźniej też właśnie jego eskorta. I dostaniemy za to dodatkowe punkty doświadczenia, więc przy okazji mogłem wam właśnie pokazać, jak wygląda kolejna misja dodatkowa. Widzicie, czyli zwerbowaliśmy kolejną osobę do naszej wioski w takim razie. Wioska liczy już sobie 6 mieszkańców. Na razie jeszcze w ogóle nawet nie spotkaliśmy, mianowicie chodzi mi o tą wioskę oczywiście. No ale prędzej czy później na to trafimy. Tutaj też jest jeden z naszych, co ciekawe. I powoli się robi ciemno, tak na marginesie. Już to widzę. Za chwilę znowu będziemy mieli nockę. Aczkolwiek tutaj akurat będziemy omijać jedno miejsce, gdzie jest ognisko i gdzie można się teoretycznie przespać. Ja bym chciał to sobie sprawdzić, jak to działa. To jeszcze zgarnijmy szybko. No, sakwa pełna, skóra zwierzęca, więc nie mogę niestety tego ze sobą zabrać. Szkoda. Ale właśnie tutaj mamy ten skład nagród i chciałbym sobie zobaczyć. Możemy stąd zabierać różne przedmioty, ale nie mogę ich w drugą stronę przerzucać, czyli z sakwy do składu. Rozumiem. Po prostu mogę właśnie z tego składu zabierać do swojej sakwy jakieś elementy. I teraz pytanie, jakbym tak podszedł tutaj, rozpal ognisko, odpocznij. O, i możemy od razu przespać się do świtu. To przy okazji sprawdźmy, jak ta mechanika tutaj wygląda. No i proszę, jeszcze bardzo fajna animacja, kiedy widzimy właśnie, jak mija czas i możemy wstawać. Więc w razie potrzeby będziemy mogli z czegoś takiego korzystać. A tymczasem ruszajmy, bo już mój cel główny jest niedaleko. I tak na marginesie to jest w sumie niedaleko miejsca. Tutaj jest w sumie sporo rzeczy, wiecie? Na górze. Jest to niedaleko miejsca, które już odkrywałem w poprzednim odcinku. Tam był ten znak zapytania. Ale tu mnie właśnie ciekawi, bo... A, tu jednak jest na dole, kurde.
Szkoda, bo chciałbym sobie zajrzeć. Pewnie muszę wejść w to miejsce, gdzie jest znak zapytania. Dam radę tutaj się jakoś dostać, czy nie? Nie, bo to jest to przejście, którego nie mogę ostatnio otworzyć. Prawdopodobnie nie jest to możliwe. No, przynajmniej ja na razie nie znam sposobu takiego. I właśnie, muszę tam się dostać. Okej, no to zejdźmy na razie tutaj niżej. Po tej stronie też mamy przeciwników. Ale dobra, nie będziemy teraz z nimi walczyć, tylko przejdźmy sobie dalej od razu. Odpuścimy sobie kozicę. No, nawet nie trafiłem, co ciekawe. Dobra, mniejsza może z tym. Tak czy siak, jeśli chodzi o skóry kozice, to mam tego sporo. No i tutaj się muszę jakoś dostać na górę, jak się okazuje. Dobra, będę mógł tędy przejść. No patrzcie. Znajdź przywódcę Watahy Wilków i poskrom go, żeby walczył po twojej stronie. Udam Walwan. Naciśnij górę, aby wezwać swoją sowę. Twoja sowa potrafi w locie oznaczać wrogów. W powietrzu możesz także włączyć wzrok łowcy, przytrzymując prawą gałkę. Nowe umiejętności sowy można odblokować w menu umiejętności po wybudowaniu w wiosce chaty szamana. No dobra. Wciąż jeszcze tej wioski nie mamy na razie. Czyli tak, bierzemy rzeczywiście opcję przyzwania sowy i zobaczmy. Po tej stronie najwyraźniej kogoś mamy. Przynajmniej jest coś oznaczone. Czyli rozumiem, że tutaj wystarczy przelecieć i ich wtedy oznaczymy, tak? Mamy ich rzeczywiście. Tar, udam Wantar. To by było na tyle. Więc sami widzicie, rzeczywiście warto korzystać z tej opcji właśnie przeprowadzenia takiego rekonesansu, bo dzięki temu, nie przedostając się tam na miejsce jako nasz główny bohater, możemy od razu poznać, gdzie są przeciwnicy. To jest na pewno ważna sprawa. Próbuję ich w takim razie zaskoczyć, chociaż jednego załatwić bez wykrycia, a później już będziemy musieli wziąć udział w walce siłą rzeczy. Dobra. Pięknie. Jeszcze jeden. Okej. Nawet mnie nie zauważyli. Możesz wytwarzać przynęty, korzystając z mięsa. Przytrzymaj L1, żeby otworzyć koło broni. Za chwilę, tylko jeszcze przeszukam tych gości, zabiorę od nich moje drewniane strzały. To samo tutaj. Oj, kurde, podpaliłem się niechcący. I jeszcze z tej strony jedna osoba. No dobra, czyli tak, tutaj mamy przynęta. Dwie sztuki mięsa na jedną przynętę wykorzystujemy. To na razie jedna przynęta wystarczy, tak? Podążaj za śladem krwi do wilczej nory. Czyli tędy. No to ruszajmy. Tutaj też strzały kolejne. A właściwie to włócznia. Dobra, strzały pozabieraliśmy. I teraz tak. Którędy dalej? Tutaj cały czas, gdzie prowadzą nas ślady, to będziemy starali się zmierzać. No, znowu mamy jelenia. Ale nie będziemy na razie na niego polować. Teraz tędy. Muszę tutaj trochę więcej poużywać właśnie tego wzroku. Okej. Okay. Aspirujemy jeszcze tą kozicę tutaj. No, bo z tej strony Cyjon jeszcze atakował. Ale chyba sobie odpuścił na razie. W każdym razie jesteśmy coraz bliżej powoli. Wygląda na to. O, tam już mamy. Jest biały wilk. Przynęty i poskramianie zwierząt. Wytwórz przynętę w menu koła broni. Przytrzymaj L1 i podświetl przynętę, aby zobaczyć więcej szczegółów. Rzuć przynętę przy pomocy R1, aby zwabić zwierzęta. Gdy zwierzę się pożywia, zbliż się do niego powoli i przytrzymaj kwadrat, aby je poskromić. Naciśnij prawo, aby zobaczyć poskromione zwierzęta. No proszę.
takim razie wypróbujmy to. Czyli najpierw wybieramy przynętę i za chwilę ją rzucimy. Tylko troszkę bliżej podejdę jeszcze, żeby to się tylko udało. Fajny motyw, zatem nie tylko właśnie polowanie będzie istotne, ale i poskramianie tych zwierząt. I teraz podchodzimy. No i udało się, proszę. Biały wilk poskromiony. No i teraz nam wilczek będzie towarzyszył. Zwierzętom można nakazać zaatakowanie celu, bądź pójście do miejsca wybranego przez nas. Wystarczy wskazać cel za pomocą L2 i nacisnąć R1, aby wydać polecenie. Gdy twoje zwierzę zostanie ranne, podejdź do niego i przytrzymaj kwadrat, aby uleczyć je mięsem. Martwe zwierzę można ożywić w menu zwierząt. Możesz też poskromić inne. Dobra. Możemy pogłaskać. O. Kurczę, no to fajnie. Będziemy mieli swojego towarzysza. I patrz, jeśli kucniemy, to zwierzę też będzie mniej widoczne. Podobnie jak ja. Tutaj jeszcze oskurujemy wilka. No i cel mnie teraz prowadzi w tamtą stronę, tak? Zerknijmy sobie. Tutaj. Bieżący cel. Okej, okay, no to rozumiem, że ruszamy. Zabij pobliskich udam. Przytrzymaj L2 i naciśnij R1, aby wysłać zwierzę do ataku na cel. No to lećmy. Będzie za mną biegł. Fajna sprawa. Przejdźmy wobec tego tutaj. Rozkaż białemu wilkowi zabić udam. Okej. Okay. Mamy tutaj rzeczywiście jednego. No i rzeczywiście, działa to nienagannie. Za polowanie dostajemy też dodatkowe punkty doświadczenia. Oj, z tej strony jeszcze jest jeden. Widzę, że też wilk atakuje sam automatycznie. I tym kółeczkiem pewnie jest oznaczone jego zdrowie. Menu zwierząt. Naciśnij prawo, aby otworzyć menu zwierząt i zobaczyć zwierzęta do poskromienia. W tym miejscu możesz też wybrać zwierzę, które chcesz wezwać lub odesłać obecnego zwierzęcego towarzysza. Niektóre umiejętności władcy zwierząt pozwalają poskremiać nowe zwierzęta. Sprawdźmy to. Czekajcie, na razie nie chcę jeszcze leczyć może. I misja władca zwierząt ukończona. To radca duchowy, trofeum. To teraz tak, zerknąłbym tutaj rzeczywiście. Wcisnąłem prawo. Aha, bo teraz rozumiem, że jak wciskam prawo, to nie wybieram, tylko dopiero wtedy, jak nie mam aktualnie żadnego zwierzęcia przy sobie. Gdy przejmiesz stos, a to już wiem, że mogę się przenosić szybką podróżą. Mamy nową umiejętność też do rozdysponowania, nowy punkt w sensie. W takim razie od razu zerknijmy. Sakwa pełna przedmiotów. I teraz tak, w tym momencie muszę się tutaj najwyraźniej udać. Misja Windja Potyczka. Aha, tylko że to akurat... W tym momencie innego celu nie mam, czy nie? Czy tutaj muszę się udać? Tutaj. Porozmawiaj z Silo, proszę bardzo. Pomóż Windja odeprzeć najeźdźców. Ale to też bym sprawdził, bo przy okazji bym zobaczył, jak właśnie tutaj działa. Patrzcie, on też się żywi tym człowiekiem i też regeneruje sobie zdrowie. Bym chciał właśnie teraz sprawdzić, jak działa taka wspólna rozgrywka z wilkiem, kiedy mamy właśnie do zaatakowania większą grupę wrogów. Tylko tutaj jeszcze wykorzystam zdobyte punkty. Tu mamy właśnie informację, że mogę teraz poskromić cejony, rzadkie cejony, wilki, białe wilki oraz rzadkie wilki prążkowane. Do poskramiania wykorzystuje się przynętę. A później będę mógł coraz więcej tych zwierząt poskramiać, więc to będzie naprawdę niezła rzecz, trzeba przyznać. Póki co odblokujmy sobie, myślę, umiejętność leczenia się w biegu, co?
Chociaż w sumie no to nie jest aż takie istotne, to weźmy lepiej prymitywne leczenie, w razie jakby mi zabrakło nagle mięsa. Tak naprawdę wielkiego w tym momencie wyboru nie mamy, jeśli chodzi o te dostępne umiejętności do odblokowania. No i dobra, pomóżmy tutaj. Nakazałem wilkowi tam zaatakować. Jeszcze ten. Bardzo ładnie. To pokonaliśmy od razu wszystkich. Chociaż z tej strony też atakują akurat, ale to już nie jest misja. Dobra, pomóżmy tutaj, mimo wszystko. Jeszcze kolejny idzie. Ojejku! Akurat wilk mi tutaj przede mną przeszedł. Ale dobra. Naprawdę sobie wilczek bardzo ładnie radzi, chociaż kurde jest już dość mocno ranny, więc muszę, kurczę, uważać ogólnie. Za chwilę go w takim razie nakarmimy, jak będzie potrzeba. No ale niezłą bijatykę tutaj zrobiliśmy, co? Jeszcze podejdę do tamtego i też go przeszukam. No to powiem wam, że naprawdę warto będzie dość często korzystać z pomocy tego wilka. Faktycznie może byśmy go teraz nakarmili, chyba że on właśnie się pożywi tymi ludźmi po prostu i tyle. To też jest przecież możliwe. Pogadać tutaj możemy? Nie za bardzo. Tutaj przeszukamy. Kolejna osoba i jeszcze po tej stronie. No i dobra. Teraz powiem wam, że właśnie nakarmię tego wilka, tylko że kurczę, gdzie on tam... A, bo znowu kolejny atakuje. A, tym razem wilk po prostu. Ach, nie udało mi się go trafić. Skubany już ucieknie pewnie. No dobra, ulecz bestię. Okej. Możemy też pogłaskać zawsze. I dobra, udajmy się w takim razie do Sylii teraz chyba, no bo... Żeby jeszcze właśnie pokontynuować wątek fabularny. Musimy się jednym słowem wrócić tam, ale mogę użyć szybkiej podróży też, więc jak najbardziej skorzystamy z tego, tylko obawiam się, że wtedy nie będę mógł... O, szybka podróż niedostępna w tej chwili? Może dlatego, że mnie ciągle atakują. To całkiem możliwe. Patrzcie, tu jest ten wilk. Kurde, akurat się odwrócił. Dobra, może teraz będzie to wreszcie możliwe. Zaraz zobaczymy. Chyba, że właśnie najpierw muszę ewentualnie odesłać wilka. Zobaczmy teraz, czy jest możliwe przeniesienie się. O, proszę. No to jesteśmy. Wejście do wioski. Twoje zwierzę nie może iść za tobą. Czyli tak jak myślałem. Faktycznie nie może za mną ruszać wilczek. I dobra, i tutaj jest Sylia. Porozmawiajmy z nią w takim razie. Smarka katakar, guar ti chaska manchlausarsz, machi winja guamarsz, a guapa ti pacharsz. Aish kauha damshamas, ulashwai shwaida, winja cha ti chaya. No proszę, zbuduj swoją wioskę. Twoja wioska będzie dla winja bezpiecznym schronieniem. Ulepsz chaty, aby odblokować umiejętności, uzbrojenie i nie tylko. Zasoby potrzebne do rozbudowy chat można znaleźć w różnych zakątkach Oros. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij panel dotykowy i zajrzyj do menu wioski i sakwy. Gdy uzbierasz dość zasobów, udaj się do wioski i odszukaj chaty do ulepszenia. Czyli wreszcie jest to możliwe. Chata Sylii. Potrzebujemy skóry jelenia jeszcze. Misje zbieraczki Sylii, umiejętności zbieracza, dyskretny zapach, przepisy o ogniotrwałość i przyspieszenie. Codziennie dodatkowe przedmioty w składzie nagród i 1500 punktów doświadczenia. Tapaczam takar. Czyli wygląda na to, że musimy jeszcze się udać na polowanie. Ewentualnie tam mamy też misję u szamana Tensaya, więc tak naprawdę do wyboru do koloru. Ale udajmy się na polowanie w takim razie. O dziwo mam już jedną skórę jelenia, bo pewnie gdzieś ją zdobyłem, ale... No kurczę, co tu dużo mówić, na pewno jestem w stanie, kurczę, pokonać tego jelenia i go faktycznie złapać. Tutaj może podpalimy sobie strzałę, jeśli tylko jest to możliwe. Tylko czemu mi się chowa ta strzała? Pewnie dlatego, że jestem jeszcze na terenie wioski.
Dopiero jak ją opuszczę, to będę mógł wyciągnąć łuk. A póki co rozejrzyjmy się tutaj właśnie za jakimś jeleniem. Nie wiem, chowa mi automatycznie, ale tak, rzeczywiście, dopiero jak opuszczam teren wioski, to jestem w stanie wyciągnąć broń. Co jest dość zrozumiałe. Tutaj się kręcą te kozice, no i mamy też te przedmioty tutaj stąd, ale teraz nie będę zbierał, bo już mam jednak dość mocno sakwę wypełnioną. No i co? Gdzie my tutaj tego jelenia możemy znaleźć? Jakoś właśnie na tym obszarze, ale to oczywiście jest tylko taki ogólny obszar, więc trzeba po prostu poszukać do czasu, aż jakiegoś jelenia faktycznie zlokalizujemy. Tutaj chyba to nie jest jeleń, no właśnie, nie za bardzo. Niestety nie. Teraz będzie problem, żeby właśnie w ogóle zlokalizować takiego jelenia, ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Troszkę tutaj w takim razie pobiegajmy. Ja się rozejrzę i mam nadzieję, że gdzieś tego jelenia w końcu znajdę. Dobra, słuchajcie, po dość długim oczekiwaniu i poszukiwaniu w końcu mi się udało zlokalizować jelenia, więc spróbujemy. Zapolujemy tutaj wspólnie z naszym wilkiem. Dobra, teraz nie damy uciec, nie damy. To nie, proszę bardzo. Więc zwłaszcza właśnie wspólnie z wilkiem polowanie jest też przyjemniejsze i prostsze, bo wilk nam może pomóc swoimi atakami. Możemy na przykład zranić jakąś zwierzynę, a później wilk jeszcze ją dopadnie dodatkowo. Patrzcie, tu jest na przykład kolejny jeleń. No, już niestety za daleko był, kurczę, żeby go trafić i zdążył uciec. W takim przypadku to nie wiem, czy damy radę go dogonić, ale i tak mamy po drodze. Ucieka dalej. Dostaliśmy jakieś punkty. Mamy tutaj go. Okej. Udało się. Zawsze dodatkowa skóra w zapasie nie zaszkodzi, bo przyda się to jak najbardziej. Jeszcze tutaj możemy zgarnąć jakieś przedmioty? Nie. Akurat pełno mamy zielonych liści. I teraz tak, też w międzyczasie jeszcze zapolowałem na jednego dzika, czy tam na dwa nawet. To dzięki temu mogę sobie wytworzyć torbę na mięso i będę mógł nosić więcej mięsa, zwierzęcego tłuszczu i przynęt, więc przyda się to. Wytwarzamy sobie. I to by było tyle. Na razie nic innego nie ulepszymy w tym miejscu akurat. Chociaż nie, patrzcie, skóra Cejona. Żeby jeszcze bardziej to ulepszyć. Już 20 kawałków mięsa mogę nosić. 6 przynęt i 20 kawałków zwierzęcego tłuszczu. Teraz skóra jaka. Jeszcze do tej pory jaka nie spotkaliśmy. No i już w naszej wsi możemy rzeczywiście ulepszyć sobie, znaczy dodać chatę Saili. Więc teraz właśnie tam się wrócimy. Tym bardziej, że już się powolutku ściemnia. Więc ruszajmy. Już może szybkiej podróży nie będziemy używać, bo to jest zaraz tuż obok. Więc możemy się tam przemieścić. Na początku powiem wam, że miałem duże problemy, żeby zlokalizować jelenia. Mimo, że był tutaj ten teren oznaczony jako obszar, na którym jelenie się poruszają w większych ilościach, to jednak przez długi czas nie mogłem żadnego zlokalizować. A tymczasem w końcu się udało. No i dobra, tutaj wchodzimy. Naszego wilczka będziemy musieli pewnie tutaj już zostawić, bo nie wejdzie raczej. Chociaż teraz widzę, że wchodzi. Ale nie jest oznaczony w ogóle już na mapie jako nasz sojusznik. Dobra, podchodzimy zatem tutaj i mamy dostępną chatę Saili. Też dostaniemy aż 1500 punktów doświadczenia. No i proszę, a więc mamy ulepszenie, akceptujemy i nowi mieszkańcy wsi, już 14 mamy mieszkańców. Fajne będzie to rozbudowywanie naszej wioski, trzeba przyznać. Tutaj już ulepszenie chaty, ale widzicie sami, potrzebuję jeszcze łupku, trzciny, skóry mamuta. No i jeszcze muszę mieć aż 40 mieszkańców wioski, więc na to ulepszenie jeszcze przyjdzie pora dopiero za jakiś czas. Tak naprawdę trzeba będzie na to
dość sporo poczekać. Smarkaka, prast. Dijam, urusis majis takar. U dijam, shambi paci haucha, hamash paszta. No właśnie, akurat Saila odpowiada za te zdolności, które pozwalają nam więcej widzieć na mapie, więc to jest na pewno użyteczna sprawa. Zresztą zobaczmy, czy coś nowego właśnie możemy. I widzę, że tak. Mamy nowe umiejętności. Tutaj szczególnie. Eliminacja, przeszukanie. O, to jest właśnie zawsze dobre, żeby automatycznie przeszukiwać wroga podczas eliminacji. Chociaż na razie eliminacji nie wykonujemy za bardzo, więc na razie tutaj zbieranie rzadkich zasobów, proszę bardzo. Odkrywanie terenu. Zbieranie rzadkich roślin. Też zbieranie zasobów kolejnych. Ożywianie zwierząt. Skórowanie 2. O, to jest też bardzo użyteczna rzecz. Więcej skór zdobywanych. Tylko potrzebujemy 2 punktów umiejętności. To powiem wam, że chyba na to teraz pozbieram. Tutaj też fajna rzecz. 2 sztuki mięsa podczas skórowania większości zwierząt. To są chyba moje najbliższe umiejętności, które będę chciał sobie na pewno rozbudować. A oprócz tego tutaj jeszcze mamy jakieś ulepszenia. Brakuje nam tylko jednej trzciny. Jaskinia Takara. Umiejętności przetrwania, ulepszenie łuku, ulepszenie maczugi, pszczela, bomba do rzucania. No to kurczę, jak tylko znajdę trzcinę, to trzeba będzie to ulepszyć. Czyli widzicie, w miarę jak rozbudowujemy tą wioskę, to automatycznie też uzyskujemy między innymi dostęp do nowych umiejętności poszczególnych postaci, więc to jest bardzo użyteczna rzecz. W takim razie zakończymy sobie w tym momencie odcinek, akurat mamy zachód słońca najwyraźniej i w następnym materiale zapewne zabierzemy się tutaj za kolejną misję fabularną, więc zapraszam was już teraz, a tymczasem żegnam się, do usłyszenia.